Dzień dobry. No, nagrywam sobie z komórki. A sobie ziemniaki wziąłem, a do tego pasztet. To są w pojemnikach drobiowy. O, i do tego właśnie z Warszawy co przywieźli. To z octem. Papryka. Swoich papryki. Można właśnie sobie wziąć paprykę. O. Tu położyć. Jasna jest. Sałatka. A właśnie widziałem film, co ta non-stop, ta osoba wypowiada się. Miesiąc mija i gada bzdury. Bzdury o Krzyśku, gada bzdury, tak samo o mnie. Którzy mieli kontakt z nami, też była też wypowiedź, a nie będę ogółem mówił, sobie znajdźcie na YouTubie i sobie obejrzyjcie. O. O, Jacek już zdrowieje. No, grypa. Widzicie? Ogółem. A jest. Właśnie czytałem. SMS-a dostałem. Że od 27. Jak po prostu nie masz. Znaczy, ogłoszenie, żeby bardziej, tak jak wcześniej było, żeby bardziej przybywać w domu, to temu. Będę chciał jutro lajta, ale ja. A. No to ja zaczynam. Nie mam połączeń. Ja zaczynam nagrywać, a ty już wydzwaniasz, żeby głupoty ci gada. Przepraszam. No właśnie, widzicie? A później to jest narubówka, w
wkurza się. No z pasztetem. Już nie pokazywałem. Drobiowy. To już kole zaczyna spić? Ale co z tego? Tu ci kupowali. To się chcesz tak załatwić. Ale zero to jest. Wymyty. No to ja ci jedną butelkę zabieram. Za dużo nie możesz pić. To zwykłą wodę możesz pić. Tą. A coli ty, bo to dużo jest chemii w coli. Ale co tu? Coli to jest goli. No właśnie, widzicie. Zjem. Wytrzę. Padł jakoś na... Chodem na... papryku. No to jak przyjdę. No i właśnie jestem. Bo musiałem iść tym bąka puścić. Niech sobie pobłąka. Ogłoszenie. Widzicie, nie wiadomo ile to będzie to wszystko trwało. Ta ugon zaraza, która panuje na świecie. Niby te szczepionki właśnie. Byłem, nie powiem u kogo, byłem u dwóch fanów, dwóch braci. No też właśnie rozmawialiśmy na ten temat. O tych szczepionkach. To nie wiadomo, kiedy oni będą
szczepić. Ale ja mam bardzo dobre badanie. Właśnie trzeba uważać na tego wirusa. O, pierwszy film. No już. Krzysio się poprawił. Już nie krzyczy. No i się śmieje. No Krzysio poprawił się, nie krzyczy. I już nie wygania z domu. Już sieć. No. Wczoraj ja ani taksówką nic. No dwóch przyjacieli, którzy mnie poznali. Nie ma. Nie ma. Przyjechali samochodem i po prostu zabrali do siebie. Ja nigdzie nie jeździłem. O i też. Tylko nie pamiętam, jak się nazywa. O. Z Wyszyńskiego. A też pozdrawiam. No, bardzo dobrze się rozmawia się z tobą. I o pewnych rzeczach rozmawialiśmy. No i obiecałem, że trochę specjalnie przyjechał porozmawiać na ten temat. I coś mu obiecałem. Że nie będę kupował nieodpowiednich rzeczy do życia, jak to się mówi. No i bardzo dziękuję, że chciałeś na chwilę przyjechać i pojechać do dziewczyny na warszawską swojej. No, na Wyszyńskiego mieszka. Ja już parę razy go widziałem i odwiedził tam, gdzie po prostu ja spędzałem i po prostu chciał ze mną porozmawiać i po prostu zrobił zdjęcie. O, i pojechał do dziewczyny. Był, nie wiem, z 15-20 minut. Chciał ze mną porozmawiać, żebym po prostu nie marnował zdrowia. Ale to właśnie też rozmawiałem, dlaczego to się ogółem tak działo. A. Nie, może o 11 zrobię. Halo. Myślę sobie.
Co? A, już. A po co kolację? Jak major i tak dobrze wygląda. A to nie major. Co? Właśnie majora nie. Weź wyłącz. Nie. Jak ja nagrywam ten film. Pierniczy. No ty wiesz, że ja nagrywam. On. A po co ty odbierasz? No widzicie, temu to tak się UM dzieje. Wy to robicie po złości. Sami widzicie. Wydzwoniacie non stop. Głupoty gadacie. On specjalnie się jak chcecie naprawdę, żebym ja się stąd usunął, to bez problemów. Zostanie on sam. No święta będzie, byś siedział sam. Ludzie pragną, żebyś został sam. Wy specjalnie takie rzeczy wygodujecie, przerabiacie, ale nie można, jest napisane, u mnie nie można kopiować moich filmów. To filmy są prywatne moje, które ja nagrywam. Ja wszystko, internet, wszystko, co trzeba, to opłacam, a wy to po prostu robicie, wy robicie to po złości dla mnie, a ja temu, no dzisiaj trzeci film, nudzi mi się ogółem nagrywać wam, żebyście ogółem sobie mieli się z tego. Jest bardzo dużo kanałów, bardzo dużo osób kanały pootwierali sobie, nagrywają, głupoty gadają. Ale co ja na ten temat to? No, pozałkadali, też lajty, nie lajty robią, filmy zbierają, wszystko, sami oni zobaczyli, że to jest po prostu publiczna praca, a nie po prostu ja, jak się nie zgadzam, to nie możecie
nie nagrywać. Tak nagrywał pan Polini. Samochód naprawiony. No i Krzysiu sobie jeździł. Bo ja temu nie biorę. No, kupiłem. Muszę hasło. Ale mam, ale po prostu postanowiłem sobie parę filmów nagrać z komórki. Mam tu też internet. Nie mogę wrzucać filmy na swój kanał. Tak chyba jutro, nie wiem, może. To może się ostrzyga na Jerzyka. Już teraz coraz cieplej już. A nie wiem, a jak nie to ciekawe, czy tam gdzie chodziłem, czy będzie fryzjer otwarty. No w masce trzeba. No widzicie, jak niby dzwaniacie, to spokój, co wieczór, no już godziny przystawione, dłuższe dni będą, szybciej będzie widnie się robiło, o 6 będzie widno. No, do lata idzie. No ciekawe jak to lato. Ale co? Trzeba pewne rzeczy przemyśleć. Jak to umiem stworzyć, żeby było dobrze? No przyjechali. Dwóch braci przyjechali do mnie, zawieźli do siebie. No, też widziałem właśnie, ale było normalnie, spokojnie. Ja przez noc całe to wszystko byłem spokojnie, się wyspałem. O 11 chyba położyłem się, czy po 12.
O. W pokoju byłem sam. No, trzy pokoje. Nas trzech było. Podzieliliśmy i każdy poszedł. O, przygotowali mi. O, bardzo dziękuję. No chyba w jakiś sposób, że raz na jakiś czas chyba można wyjść sobie normalnie. My nigdzie po prostu nie jeździliśmy, nigdzie nie chodziliśmy. Ani wcześniej. O, jego brat chodził, to kupił też pizzę. Taką mrożoną, bo podgrzać ketchupu można. I bardzo dziękuję, że mogłem do Was, mogłem przyjechać, porozmawiać. Lubicie ze mną chyba też spędzać w jakiś sposób czas. Wy też macie zajęcie, pracę macie. A to był weekend temu. Musiałem, to temu byłem o 16, to ja byłem wcześniej, to po prostu kartą chciałem zapłacić, a taksówkarz, ja mówię, to proszę, jak nie chcę, to proszę po prostu zawieźć mi do bankomatu, ja wezmę pieniądze i dla pana zapłacę za taksówkę i pojechał do Biedronki, do automatu, pobrałem pieniądze, zapłaciłem za taksówkę i podziękowałem, że przywiózł. No, rozmawialiśmy, on był mu 20 lat w Stanach, mówiłem wcześniej. A o i opowiadał trochę. No, sami widzicie, pierwszy raz widziałem tego kierowcę. Bardzo, nie, bardzo ogólnie mile rozmawiał ze mną. No, starszy, ma 60 lat ma. Skończył już 60, mówił. Ale teraz mówi, ja mówię, jak chcę to po prostu odpocząć, całe powodzić trochę ludzi, to ja mówię, a ostatnio 3 dni nawet nie wyjeżdżałem. Bo wiadomo, ten wirus jest. Trzeba też patrzeć na siebie. No i na ten temat to miłego wieczoru życzę Wam, ale wiem, że za długie już włosy, muszę się oszyć, sam się oszyję już. A jak nie, to pójdę. Ciekawe, mogę wziąć, jak teraz będę, to wezmę numer telefonu. Ciekawe, czy tam otwarte będzie. Bo ten wirus. No i na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć.
dzieciakami, niektórych właśnie znajomych i... że bardzo lubił mnie oglądać. No, ten, to też rozmawiałem wczoraj z nim, z Wyszyńskiego. Ma ile? Ma 28 lat. Mówi, ja chyba cię 3 lata oglądam, albo 4. Ja lubię ciebie oglądać, bo nieraz mówi, nieraz fajne rzeczy mówisz, opowiadasz, ale jest ogółem ten wirus, to trzeba więcej w domu nagrywać. A raz na jakiś, nie, będę nagrywał. A muszę uważać na tych, którzy zezdroszczą w jakiś sposób, że po prostu nagrywam, w jakiś sposób zarabiam na siebie. No to jest praca. Były moje. Wszystko zarejestrowane. Nie mam takiego czegoś. To jest nielegalne, tak? To wszystko jest legalne u mnie. I muszę pewne rzeczy pilnować, żeby to mógłbym prowadzić. No i mógłbym... Nie, ogółem dziękuję, że oglądacie, a że wypisujecie w komentarzach całe te pewni. Specjalnie robią, nie wiadomo czemu oni to robią. To ja komentarzy nie czytam, mnie te komentarze nie interesują. Co wy ogółem gadacie takie bzdury. Jak o, parę razy widziałem, jak chcą ze mną rozmawiać, chcą mnie ogółem zaprosić, żebym spędził o rano właśnie o pizzę, całe te wszystko, herbatę. Może herbatę chcesz? To zrobię ci herbatę ciepłą. Z pizzą. Dwa kawałki takie. Bo taka była gruba. I po prostu ser. Tam pieczarki. Różne całe wszystko. No takie śniadanie. Boże. Jak to się mówi. No i na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć. A pół zjadłem. A Krzysio, co ty jesz? Ogóreczek. Ogórek? Ogórek. Tu lubisz ogórki? Bardzo. To chociaż nie trzymaj za mocno tego ogórka. A, chociaż widzicie, śmieje się. A nie, no, o, wstałem, czy mogę, i właśnie tak to jest, bo nie ma takiego czegoś, żeby po prostu wcinać się. No, bardzo dziękuję, że mogłem wam pokazać Krzysztofa ogolony, cholera jasna.